Dziś na pokładzie mojego bolidu goszczę niesamowicie inspirującego gościa. Człowiek, który oprócz tego, że pomaga charytatywnie, oprócz tego, że produkuje muzykę, to jeszcze podróżuje po wielu, wielu państwach świata. No i na dodatek pomaga innym podróżować tanio. Hubert Pleskot. Jeżeli go nie znacie, a jest taka możliwość, to tylko i wyłącznie wasza strata. Cześć, witam jeszcze oficjalnie. Witam oficjalnie, tak? Słuchaj, porozmawiamy sobie dosłownie o wszystkim, ale na początku chcę cię spytać o to, jak ci się podoba tutaj. Nie no, żartuję. To mi się bardzo podoba. Wiesz co, jak wyglądała twoja pierwsza praca, pierwsze zarobione pieniądze? Moja pierwsza nawet praca... Nawet prymitywna, wiesz, taka za dzieciaka. Za dzieciaka? No to w sumie strach się przyznać, ale grałem w Tibie kiedyś. Znaczy do tego to lubię się przyznawać. Ale kiedyś były takie sklepy internetowe na prywatnych serwerach Tibi i tam wchodziło się na czaterię, żeby wyłudzać pieniądze. Więc wchodziłem na czaterię, podawałem się za dziewczynę i romansowałem z facetami. Tak zarabiałem pierwsze pieniądze jako 10-latek, 11-latek, ale tak na serio, prawdziwe, uczciwie zarobione pieniądze to organizacja imprez. Pomagałem przy organizacji eventów klubowych, imprezy dla 16+, glasshousy, wajnoty i te inne kluby, na pewno ludzie... Ile wtedy masz lat? 16, to tak samo. Ja po prostu wtedy... Byłeś najmłodszy z otoczenia. Byłem najmłodszy z otoczenia, ale też zająłem się tym nie od strony imprezowania, tylko od strony organizowania, bo grałem w piłkę do 16 roku życia i stwierdziłem, jak złapałem kontuzję, że czymś się trzeba zająć już na poważnie. No, szkoda czasu było grać w Tibie, więc zacząłem pomagać przy tych imprezach. Potem weszła DJ-ka, potem produkcja muzyki, no i tak się ciągnie i ciągnie. To była już taka pierwsza stała praca, czy mówisz pierwsza praca tam na to? Nie, to takie, wiesz, jakieś... To nie była praca stabilna, no bo raz imprezę robiliśmy w marcu, potem w czerwcu. Rzeczy, jasne. Ale w wieku 16 lat ludzie myślą o tym, w co będą grali na komputerze, a nie o tym, jak będą zarabiali pieniądze. A ty na odwrót. A ja na odwrót, bo mnie kręci zarabianie pieniędzy i nie wydawanie, także to też jest ciekawe. Oszczędzanie. Udaje ci się bardziej. To? Udaje jak najbardziej. No, chociażby fakt, że nie chce mi się iść do fryzjera, wyglądam już trochę. Zaraz będziemy cię ciąć, ale obcinamy na żywo. Szkoda mi czasu, żeby jechać 2 godziny do fryzjera, do którego zawsze jeżdżę i wydawać 30 czy 40 zł, żeby się obstrzyc. Tak też jestem ładny. A ja mam podobnie, bo całe życie mama mnie obcinała, moje włosy. I ona umiała to w miarę robić, ale potem wiadomo, no, człowiek dorasta, coraz rzadziej się widzę z mamą. No i te pierwsze wydane 3 dychy czy 4 dychy u fryzjera, Boże, jaka to była strata pieniędzy dla mnie. To i było... na następny miesiąc, mamo, przyjeżdża. Tak, to coś takiego było. No. A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Bo mówisz, że zacząłeś zarabiać poprzez eventy. Tak, tak, tak. I to wtedy się zaczęło? No tak, to wiesz, wszystko tak ewoluowało. Jedno przechodziło w drugie, czyli organizacja imprez, czyli kontakt miałem z DJ-ami, więc przeszedłem z organizacji imprez do DJ-ki. A DJ-ując miałem kontakt z producentami muzyki, którzy też mnie inspirowali i przechodziłem stopniowo z DJ-ki do produkcji muzyki. I w 2016, w urodziny swojej mamy, stwierdziłem, że już koniec z tą DJ-ką, że ten biznes to jest, w sumie jak każdy inny biznes, trochę dość paskudny i przeszedłem do produkcji muzyki już tylko tak 100%. No i zajmuję się tym cały czas. I jak wygląda ta twoja praca? To znaczy, nie wiem, czy masz swoje studio, czy... Moje studio to moja sypialnia. Okej. Okay. Nie, nie potrzeba. I po prostu w programie montujesz tak, muzykę tak, i tak, tak to wygląda. No, wielkie słowo, którego teraz użyję, ale komponuję muzykę. Utwory. Komponuję utwory muzyczne. Nie, no bo po prostu trzeba stworzyć melodię od zera, tak napisać ją na pianinku. Potem dobrać do tego dźwięki, więc użyć syntezatorów cyfrowych i zgrać to w całość. Starsi ludzie myślą na temat muzyki elektronicznej, że to klikasz guzik i jest gotowe. Ale zanim ja w ogóle stworzyłem pierwszą piosenkę, którą komukolwiek pokazałem, to rok mi zajęło. I rok takiego siedzenia po 15-10 godzin przy komputerze. A teraz już robię 7. rok. No także, no jak ze wszystkim, jak robisz coś wystarczająco długo, to nawet jak nie masz talentu, to i tak będziesz ogarniał co i jak.
no jest to trochę męczące na dłuższą metę, dlatego teraz też ten biznes z podróżami i tak ewoluuje teraz z muzyki w podróżach. Ciekawe, co będzie za 7 lat. No właśnie, nie wiem, może kierowca rajdowy. Kto wie? Nie, raczej nie. Wcześniej można było cię kojarzyć w internecie pod ksywą Levito? Tak. Dobrze mówiłem, Levito? Nie Levativo, Levito. No, no, no. Tak właśnie, dokładnie w, już ci mówię, w maju 2016 roku, 30 chyba z tego co pamiętam. Pierwszego? 30, no maj ma 30 dni, więc... Tak? Tak. Nie, 31, masz rację. Możliwe, że 31. Chodzi o to, że prawie 3 lata temu wydałeś oficjalne oświadczenie, nie wiem czy pamiętasz, wykopałem się, o tym, że niestety pewien etap w twoim życiu się kończy, projekt zawieszasz czy zamykasz. I powodem było to, że nie lubisz, jak się o tobie mówi, jak jesteś jakby w centrum zainteresowania i taki popularny. No rzeczywiście to kojarzy mi się to jakby z tą muzyką, w sensie to się jedno z drugim łączy. Aha. Ale od kilku lat prowadzisz też kanał na YouTubie do dzisiaj. Aha. Masz swoją grupę na Facebooku, fanpage, Instagrama. Tak, tak. Moje pytanie brzmi, czy to ci się po prostu nie łączy, w sensie czy jedno z drugim nie jest powiązane i bez problemu to robisz, czy po prostu zwalczyłeś jakieś tam... Nie. Przezwyciężyłeś się w sobie. Może robię to w innym celu, bo jakby produkując muzykę, będąc DJ-em, cały czas dąży się do tego, żeby grać dla większej ilości osób, żeby koncertować na większych festiwalach, zdobywać większe kontrakty z wytwórniami i tak dalej. A teraz ja robię to, bo po prostu robię i jest mi kompletnie bez różnicy, czy ktoś mnie obserwuje, czy mnie nie obserwuje. Jak ludzie rozmawiają, to rozmawiają przez pryzmat tego, że ja im jakoś pomogłem, że jakieś tipy im sprzedałem, coś w tym stylu. A będąc DJ-em, to cię ludzie tak ślepo kochają, bo wspaniałą muzykę robisz i wydaje mi się, że to jest taka różnica, że tutaj za coś konkretnego mogą mnie docenić, a nie tylko za to, że ładna piosenka wyszła. Nie, bardzo mi się to źle kojarzyło, bo wiem, że wielu artystów cierpi na depresję, o której głośno nikt nie mówi, bo... To się zakrywa, bo jednak to się zakrywa. Widzowi to się wyklucza jedno z drugim, nie? Że tu popularny robi zdjęcia, no dodaje filmy, chce na scenę być, wychodzi, skacze, foteczki sobie robi z ludźmi, a potem w pokoju siedzi, płacze i pije. Ja dopiero, przepraszam, że przerwę, dopiero od niedawna sobie uświadomiłem, że depresja to jest choroba. I to jest, to był dla mnie szok, że to można pod chorobę nazwać, że naprawdę... No straszny temat, szczególnie w takim biznesie jak muzyka, gdzie tacy popularni ludzie koncertują nawet codziennie, że wiesz, ja teraz mam tyle roboty, że nie mam czasu, żeby sobie pogadać z kimś znajomym, do rodziców pojechać i już mnie to męczy. A co dopiero jakiś chłop, co podróżuje po świecie, co drugi dzień gra w innym kraju, on się budzi i nie wie gdzie jest, że wiesz, 2-3 tygodnie to fajnie brzmi, ładnie wygląda na zdjęciach, ale tak na długą metę to nie jest to fajne. I myślę, że gdyby mógł, to każdy DJ popularny by tak powiedział, no ale gdyby tak powiedział, że mu się to nie podoba, to ludzie by przestali go śledzić, no więc niestety nie może tak zrobić. A ja mogę o tym mówić otwarcie, więc chętnie o tym mówię. Chyba, że DJ kreowałby swój wizerunek właśnie przez takiego smęta, który to nic nie chce, dlatego jest tak, popularny. Tak. To była popularność na tym, że jest chodzącą śmiercią. No. A masz jakieś osoby... Chyba, że nie możesz tego zdradzać, ale osoby, dla których produkujesz muzykę, które rzeczywiście są kojarzone popularne. Nie mogę. Nie, bo wiesz, moja muzyka to jest przekazanie praw autorskich, więc ja... Czyli nie podpisują cię? Nie. Oni kupują od ciebie i już cię nie ma jakby. To zależy od kontraktu, ale 90% to jest właśnie tak, że ja jestem out i dzięki temu nikt o mnie nie wie, nikt o mnie nie pisze i ja jestem zadowolony. No tak jak doprowadziłem do tego, czego chciałem. Nie chciałem występować na scenie, tam krzyczeć przez mikrofon. To oświadczenie o czym pisałeś. Tak, chciałem sobie siedzieć w swojej norze i robić muzykę i jest fajnie. I chciałem podróżować, bo z DJ-ką wiązało się podróżowanie, więc chciałem podróżować, a potem z DJ-ki podróżowania pozostała mi tylko miłość do podróżowania. No i
fajnie teraz się w tym rozwijam. Na razie teraz trochę przystopowałem, bo sobie firmę założyłem, żeby zabierać ludzi w podróż, ale też może właśnie, kiedyś tam przycisnę. O tym za chwilę będziemy mówić. A jeśli już o podróżowaniu zaczęliśmy, ja zacząłem... Nasza znajomość zaczęła się od pomocy charytatywnej, od zbiórki charytatywnej. Tak, jeśli możesz opowiedzieć coś więcej o tym. No. Jak w ogóle zrodził się pomysł zbiórek, bo Hubert prowadzi od kilku lat zbiórki charytatywne na naprawdę potężne sumy dla dzieciaków z Kenii. To dobra, to cała historia. Grałem w piłkę i na boiskach piłki nożnej mijałem się z Michałem Dudkiem, bramkarzem byłym reprezentacji Polski Młodzieżowej, bramkarzem Polonii Warszawa. Pozdrowienia dla fanów Legii. Pozdrowienia, no panie Dudek. Tak jest. I Michał zaadoptował dziecko w Kenii w wieku tam 18 lat i napisał o tym na Facebooku. I jakoś tam znaliśmy się, więc miałem go w znajomych. No i też podłapałem temat, też zaadoptowałem, bo wcześniej przelewałem pieniądze tylko na jakieś przypadkowe akcje. Nic konkretnego. No. I teraz ja po roku zrobiłem to samo, co on, też o tym napisałem, zachęciłem ludzi. No i dowiedział się o tym, stwierdziliśmy, że trzeba polecieć, odwiedzić te dzieciaki. I tam wiesz, no za 3 dni już leciliśmy do Kenii, bez żadnej zbiórki. No i za rok zdecydowaliśmy, że też polecimy. Tak co roku latamy. No i tylko w kolejnych latach zaczęliśmy zbierać ubrania, potem ubrania i pieniądze. Przewożone z Polski? Czy tam na miejscu kupowane? Nie, przewożone z Polski, ale potem okazało się, że to nie ma większego sensu. Bo za mało nie opłaca się. Zostało już tylko pieniądze, bo ludzie też bardzo dużo rzeczy wysyłali, które się nie nadawały do niczego. Nawet w Polsce ich nikt nie chciał przyjąć, więc te dziesiątki godzin... Moja mama przecież jeszcze rok temu segregowała rzeczy z 2016. Ponad tonę nam raz ludzie wysłali, z czego nadawała się mniej niż połowa. To jest naprawdę dużo roboty. No, gdyby 10 osób pomagało, to inaczej, ale ja tam z Michałem czy z mamą to bardzo dużo roboty mieliśmy. No i w zeszłym roku, znaczy co roku zbieramy 3 razy więcej, 4 razy więcej pieniędzy. W zeszłym roku zebraliśmy 130 tysięcy. Do udziału zaprosiliśmy Sylwestra Wardęgę, z którym też w Tibie grałem jakieś tam 10-12 lat temu. Tak się poznaliście? No, dzięki temu ta znajomość. Zanim byli sławni. Tak. Nie, byłem, ja jestem tutaj Devivale z miecza, a mój kolega z drugiej Devivale z różdżki. No i ta zbiórka bardzo dobrze poszła, 130 tysięcy jakoś zebraliśmy, tak mniej więcej. Ładnie, bardzo ładnie. I w tym roku... Jeden z lepszych, z rekordów zbiórki chyba. Tak, zrzutki. Zrzutki, do tego serwisu całego. Ja, chyba tak. No i w tym roku celujemy w milion, na razie trwają pracę. Dogadujemy szczegóły kilku osób, które mogłyby z nami pojechać, bo jeśli z Sylwestrem zebraliśmy 130, to żeby zebrać milion, to trzeba zrobić dużą rzecz. 8 Sylwestrów potrzeba. 8 Sylwestrów, dokładnie. Kurczę, ja nie dostałem maila, więc niestety chyba nie pojadę z wami. No wtedy jedną osobę celujemy, taką bardzo. Robert Lewandowski. No. Tak, coś pokroju? Tak. No, tak, proszę. Ale Robert by nie mógł wziąć udziału z racji kariery. Ale no tak, kogoś bardzo dużego, żeby to poszło już w media i żeby super. To nie była zbiórka dwóch przypadkowych chłopaków z prywatnych profili promowana, tylko coś medialnego z jakąś nazwą. Zdradzisz osobę, z którą nie, rozmawiacie? Czy nie, jeszcze? No bo to jeszcze nawet nie jest w 10% pewne po prostu. Okej, po prostu są plany, ale w zeszłym roku z Sylwestrem zaczęliśmy rozmowę 1 kwietnia i odpisał od razu 1 kwietnia, co też było ciekawe i nie było to primo aprilis. No i teraz też zaczynamy mniej więcej na początku kwietnia. Mam nadzieję, że w czerwcu już będzie wiadomo, kto jedzie, ale super. Zobaczymy. Kiedy jest termin wyjazdu i całej zbiórki? Szczerze to nie ma żadnego terminu, ale przyjmujemy połowę listopada, drugą. Okay. Tak sobie przyjęliśmy, żeby jakiś konkretny termin mieć. A wtedy też jest dobra pogoda w tej Kenii. Siostra Alicja akurat ma wtedy pusto, więc możemy przyjeżdżać. A pamiętasz swój pierwszy taki wyjazd totalnie zorganizowany samemu? Chociażby, tak. Nie wiem, do Niemiec na 3 dni czy coś takiego. Coś totalnie sam zrobiłeś, nie to, że to dwa takie będą, bo jeden to taki szybciutki, bo ja do szkoły jak chodziłem, a w sumie to jak byłem zapisany do szkoły, bo za dużo do niej nie chodziłem, to na wagary raz poleciałem do Amsterdamu. To była taka pierwsza jednodniowa podróż. Byłeś na
na Wagenera w Amsterdamie. I w Londynie, bo to tam dwa różne dni Wagarowicza sobie urządziłem. Ja byłem w innej dzielnicy, a ty w innej prawie. Ale to w sumie w dzisiejszych czasach pojechanie na lotnisko Ryanairem, polecenie czy Wizzairem, to też żadna filozofia. No ale dobra. A ile miałeś lat wtedy? 18. No to, to nieźle, no. Odważnie. A potem jakoś poleciałem do, czekaj, rok później, no to 19 już miałem, bo matury się pisze, jak ma się 19, okay. Na Seszele. Tata mnie zawołał tam, nie wiem, w styczniu, że jest promocja, bo Emirates wraca do Polski i może bym poleciał, że wiesz, tak mnie chciał namówić na podróż. Aha. Ja wtedy jeszcze, no z tych imprez to zarabiałem jakieś groszowe pieniądze, więc powiedział, że na początku możemy się tak umówić, że ja sobie kupię lot, a on mi opłaci nocleg, czy tam na odwrót. Nie, w tej sytuacji to akurat ja loty kupiłem. No i poleciałem na te Seszele. Miałem lecieć z kolegą, ale kolega miał warunek, że musi zdać do następnej klasy. No i nie poleciał, co znaczy, że nie zdał. Rodzice go nie puścili, więc poleciałem sam. I to też ciekawa historia, bo moja mama tak się o mnie bała. Dała mi taką apteczkę pełną różnych strzykawek, lekarstw, wszystkich. I wyrzucili na lotnisku. I na lotnisku wzięli mnie do szpitala, bo powiedzieli, że jestem przemytnikiem, jakieś kontrole miałem szalone. No więc pierwsza taka poważna podróż do Afryki, a tak mnie przestraszyli, że miałem po pierwszym dniu dość już tego wyjazdu. Masakra. Ale potem już było tylko z górki. Jak wczoraj o tym z kolegą gadałem. Poznałem na tym wyjeździe dwie kobiety. Ja w Seszelach? Tak, na Seszelach, no. Dwie Polki, które mi bardzo pomogły, ja was bardzo pozdrawiam. Edyta jedna miała na imię. Dołączam się do pozdrowień. Tak, i tylko podczas tego wyjazdu ja im opowiadałem o tym, że teraz muzyką się zajmuję, że wiesz, no to moja pasja i chciałbym z tego żyć. I one tam mówiły, żebym zajął się czymś poważnym. Nie zająłem się. Zająłem się muzyką na poważnie. Wyszło? I wyszło, także dziękuję, że mnie zmotywowałyście wtedy. A może miały na myśli podróże, wiesz, zajmij się podróżami i teraz dopiero można im podziękować. Może, jeśli tak, ale za muzykę też dziękuję, bo jak ktoś neguje coś, co robię, to mnie też to motywuje, także dzięki dziewczyny. Skoro cię motywuje, to też zacznę się tego. No, ciśnij. Pamiętasz, w ilu krajach byłeś? Liczyłeś to w ogóle? Nie dokładnie, znaczy liczyłem, ale ostatnio nie aktualnie, chyba 65, coś między 65 i 70, coś takiego. No. Przypomnij, ile masz lat? 25 teraz już, także no już nie taki mało lat jak ty. Tobie to zazdroszczę. Bardzo dziękuję. No. Myślę, że mimo wszystko przez 3 lata, bo tyle mi brakuje do twojego wieku, nie nadrobię tego, żeby cię wyprzedzić. U mnie to może 1/3 tego, no. co nadal. Nadal wiesz, więcej o 150% niż średnia. Przecież ilu ludzi jest, co nigdy nie leciało samolotem albo nigdy nie byli w dużym mieście. Ostatnio poznałem takie osoby, no, ale no, każdy musi tego spróbować. Polecamy pewnie obaj każdemu. Tak. A skoro oszacowaliśmy już liczbę państw, które zwiedziłeś, czy umiesz oszacować mniej więcej liczbę. Zaraz, kwotę, którą wydałeś na wszystkie, podróże? Tak, wszystkie swoje, znaczy swoje to, ogólnie podróżnicze to dobry temat. Jeśli chodzi o podróżowanie. Nie jestem, ale wiem, że ludzie mają mnie czasem za jakiegoś multimilionera, to ja wam powiem to na przykładzie podróży półtorarocznej, jak mieszkałem w Ameryce Południowej i w Ameryce Północnej i w Afryce. To tak półtora roku trwało mniej więcej. Bez powrotów do Polski? No tam na święta wróciłem. Właśnie? Tylko tyle? I w Wigilię o 19 leciałem na Fidżi. Znaczy jechałem autobusem do Słowenii, potem do Frankfurtu, Hongkongu i na Fidżi. Nieważne. No, ja znając twoją historię trochę powiedziałbym, że musisz być po prostu, musiałeś wydać z milion co najmniej na te podróże. No ale dobra, na temat lotów. Na przykład ja często dogadywałem się. Za loty płaciłem jak najbardziej, ale ja śledzę te promocje, więc kupuję je w najtańszych możliwych cenach, bo mi jest bez różnicy, gdzie ja lecę. Ja chcę lecieć tam, gdzie jeszcze nie byłem i tam, gdzie jest tanio, więc po prostu kupuję bilety najtańsze z możliwych i noclegi mam za darmo. Ja dzięki wam, no może nie dzięki wam, bo widzów Roberta to tam za dużo pewnie mnie nie śledzi, może teraz trochę więcej będzie, ale dzięki ludziom, którzy mnie obserwują i rejestrują się na Airbnb przez mój link. Ja dostaję po 5 dych z każdej, znaczy z pierwszej rezerwacji waszej od serwisu Airbnb. Wy płacicie tyle samo. No i z tych 5 dych ja uzbierałem
dziesiątki tysięcy na noclegi do wykorzystania. Za samo polecenie linku? Jak ty się zarejestrujesz przez ten link i tak, zarezerwujesz coś, tak, to ja 5 dych od Airbnb dostaję. I dziesiątki tysięcy. No, no. Muszę ja teraz mam 5,5 tysiąca zebrane, także mam kolejne kilka. Myślę, że ze 2 lata podróży za darmo, no bo to jest 90 noclegów mniej więcej po tych stawkach, co ja korzystam. No więc noclegi za darmo, kompletnie całą. A jedzenie, całą czy... A jedzenie no to wiesz, zaczynam jak dziecko kenijskie. Ja za dużo nie jem. No na przykład Ameryka Południowa, empanady, takie pierożki są bardzo popularne. Coś w stylu takiej słodkiej bułki z wyglądu, ale wewnątrz na przykład z kurczakiem i tak dalej. No to takie coś na wyspach Galapagos, gdzie było bardzo drogo, kosztowało dolara albo pół dolara. No więc ja no takie dwie empanadki na śniadanie, dwie empanadki na obiad i na... Po studencku. Po studencku trochę czasem coś zaszalałem, jakieś paróweczki, jakiś obiad w knajpie, wiesz, jak szaleć to szaleć. Ale tak, myślę... Ja sobie szacowałem, ile wydawałem, to od 2,5 tysiąca do tam 3300 na miesiąc. No, ale bywały miesiące... Trochę gdzie... więcej niż w Polsce po prostu, no, byś wydawał. Nie, szczerze to mi się wydaje, że mniej, bo nie płaciłem za nocleg, więc trzy koła. Na przykład wynajmujesz sobie kawalerkę w Warszawie i dużo osób wynajmuje kawalerki i płacą za nie 1800, dwa koła, jedzenie, jakieś bilety, no to 3000 lekko wychodzi, mhm, tak. No chyba, że je się tam, wiesz, parówki i z parówkami non-stop codziennie. No dokładnie, więc i te 3000 można przyjąć za taki miesięczny koszt, więc naprawdę dużo nie wydałem. Na początku podróży jeszcze rodzice mi pomagali, że właśnie kupowali mi jakiś nocleg, jaloty i dzięki temu mogłem podróżować trochę więcej. Także jak rodzice nas oglądają, to pomagajcie dzieciakom. Dołączam się do... To jest inwestycja. Moja mama, tata na pewno teraz cieszą się. Może zarobię trochę niedługo pieniędzy, to będę mógł im pomóc na starsze lata. No też mam taki cel u siebie w życiu, że, fajnie, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby na przykład zwrócić to, co mama mi dała, czy rodzice. Ile oni wydali na edukację i tak dalej, na jedzenie. No to... Szacun. To jest prawda. Pracowałeś podczas tych podróży, czy to było tak, że okej, okay, ty masz pracę zdalną, więc tak, w sumie mogłeś sobie to, ten, czy to było tylko tworzenie muzyki? Nie, wiesz, ja też kupiłem sobie aparat jakiś czas temu, te 4 lata temu, który robi dość dobre zdjęcia, więc ludzie nazywają mnie też fotografem, ja się nie uważam za fotografa, no ale robię zdjęcia lepsze niż zwykły telefon, więc często jeszcze... Oprócz tego, że miałem nocleg za darmo, to ja jeszcze dostawałem pieniądze za to, że robiłem sesje zdjęciowe. Na przykład w Peru mieszkałem 45 dni. Nie zapłaciłem za ten nocleg praktycznie ani złotówki. No tej dziewczynie kupiłem zestaw garnków w ramach prezentu, bo robiłem jej sesję, bo 16 apartamentów ma. To robiłem sesję tych apartamentów. Zaprosiła mnie też na wyjazd rodzinny gdzieś tam w jedno i w drugie miejsce i pełniłem rolę fotografa dla nowożeńców i dla jej rodziny, dla dzieciaków. Na przykład, no tak, to tych przykładów to mógłbym sypać, no ale na tej zasadzie, że ja jestem taki typowy Polak, cwaniak, gdzie wszędzie czuję pieniądz, więc wykorzystuję możliwości, ale też byłbym głupi, gdybym nie chciał ich wykorzystywać. Po prostu se sam tworzę możliwości zarobku, bo to nie jest tak, że od 8 do 18 można tylko pracować, idziesz odbębnić swoje i potem już siedzisz. Znaczy tak jest w standardowej pracy, gdzie pracujesz u kogoś, dla kogoś, ale jak jesteś sam, to pracujesz tak na dobrą sprawę 2-4 na 7, więc... Szczególnie jak prowadzisz swoje projekty, swoje media, zakładam, że o 3 w nocy, jak ktoś ci napisze o rezerwację, szczególnie w ostatnim czasie, tak, to mu odpiszesz niestety. Tak, jak nie będę spał, to jak najbardziej. Nie, no... Praca 2-4 na 7, jak się dla samego siebie robi, to każdy trzeba to samo powie, nie? To nie tylko muzyka, czy podróże, czy coś, tylko każda robota, własna firma to jest 2-4 na 7. Prowadzisz teraz swoje własne biuro podróży. Tak się to nazywa? Biuro podróży oficjalnie? Czy agencja podróży? No właśnie, ja nie wiem do końca. Ja jestem licencjonowanym organizatorem turystyki. Okay. Ja się nazywam nowoczesnym biurem podróży. Spoko. Tak to nazwijmy. Nazwijmy to tak, nie inaczej.
dokładnie 2 tygodnie prowadzisz swoją działalność już oficjalnie. Nie, chyba nawet więcej. Miesiąc prowadzisz. Wcześniej organizowałeś po prostu po znajomości jakieś fajne wyjazdy. Tak. Te wyjazdy z reguły były do Dubaju. Tak. No, dlaczego akurat Dubaj? Dubaj to... I ile razy byłeś w Dubaju w ogóle? 13. Teraz. Z tym, co ostatnio razem byliśmy, to było 13. Doprecyzujmy moje pytanie. Tak. Czemu akurat tyle razy w Dubaju? Co ci się tam najbardziej podoba i czemu organizujesz wycieczki akurat tam? Jak leciałem na te Seszele wtedy, to przez Dubaj. I do Dubaju wtedy jeszcze była wiza, 500 kosztowała. Ale ja tak o tym Dubaju się naczytałem i zapłaciłem te 500 zł. No i jak zobaczyłem miasto, no to się zakochałem z racji bezpieczeństwa, czystości, nowoczesności, otwartości ludzi. No po prostu wszystko mnie tam zachwyciło. Nie było żadnego elementu, który by mi się nie podobał w tym mieście. Aj! No i... czekaj, zgubiłem wątek, jak tak... Przepraszam. Nie mogłem sobie odpuścić. No wiem, fajny kawałek. Tej drogi. Jest jeszcze trip race, ale to włączona trakcja, boję się odpalić trip race. Dobra, nie, ja też się boję. Mówiłeś o Dubaju, o Seszelach. Że mi się tak bardzo spodobało. No i dobra, wróciłem do tego Dubaju potem po pół roku znowu, bo byłem zachwycony. Zbierałem na tę podróż też kilka miesięcy. No i ta moja dzień już do działalności przejdę, bo Dubaj mi się bardzo podobał, wracałem, poznałem tam ludzi. Ciężko, żeby się nie podobał, sam byłem, potwierdzam naprawdę. No i miasto... Miasto nowoczesne, miasto warte odwiedzin na pewno. No i apartamenty, w których Robert między innymi mieszkał, należą do takiego Rumuna, Andrea, do firmy AC Per Holiday. No i ja wynająłem od nich apartament, jak rodzice mnie odwiedzili w 2017. I wynająłem na 2 noce. I chciałem na 3, ale chciałem coś stargować. Więc zrobiłem te swoje słynne zdjęcia jako kartę przetargową. I dałeś zdjęcia, żeby po prostu... Że wiesz, może tutaj 500 zł zniżki gościu. No i nie dał zniżki niestety, ale za to zaczęliśmy się spotykać, gadać na temat podróży, muzyki i wszystkiego razem. No zaprosił mnie potem na imprezę na jach, potem byłem na jego weselu, znajomość się ewoluowała i przez rok doszliśmy do momentu, gdzie ja założyłem swoje biuro podróży, on dał mi jako jedynej osobie na świecie takie same prawa jak samemu sobie, czyli mam dostęp do wszystkich apartamentów, do wszystkich usług, do wszystkiego, co on ma po tych samych cenach, co on ogarnia. Więc na przykład jeśli ktoś by chciał rezerwować przez Booking czy Airbnb u niego, to zapłaci więcej niż u mnie. Tak, więc na tym polega ten biznes, że ja sobie mam tą prowizję kilkanaście procent taniej i wynajmuję apartamenty, jachty, luksusowe samochody, luksusowe wszystko i po budżetowych cenach, bo taki zwykły tygodniowy wyjazd zamykam ludziom średnio od 2300 do 3300, więc... Sam pobyt, w sensie apartamenty? Nie. Loty, apartament, atrakcje, które tam w cenie wliczam. Transfery pewnie? Transfery, wycieczka do Abu Dhabi, wycieczka na safari, nocleg i loty. To zazwyczaj jest koszt 2500-3300 zł. Słuchajcie, że to jest za taką śmieszną stawkę, łącznie z lotami. Ciężko w to uwierzyć, bo Dubaj w ogóle kojarzy się z takim przepychem, luksusem itd. To jest błędne, to jest stereotyp. Znaczy, ten luksus widać, ale no, tą drożyznę... O panie, widzicie, panie. Niestety, czasem się tak zdarza. Przepraszam za to moich widzów, naszych widzów, ale... Nie, tylko moich, przepraszam. Ale, problemy techniczne. Chwila przerwy. Mimo tego, przepraszam jeszcze raz, mimo tego, rzeczywiście no, nie jest tam tak tragicznie jak na przykład w niektórych państwach Europy, jest dużo taniej. Ja ceny mogę porównać do nieco droższych niż w Polsce, ale są restauracje, no Hubert, chociażby jego przewodniki, jego tipy pomogły nam zaoszczędzić naprawdę dużo, bo on pokazuje nam, gdzie można dobrze i tanio zjeść. Ten zarób chociażby, gdzie jedliśmy, nie? To były ceny takie polskie. Tam za bardzo dobry obiad można zapłacić do 50 zł, gdzie no, w Warszawie by się więcej zapłaciło. To jest świetne. Kiedy była ta
ten wyjazd na Seszele, to było jakoś... 13 czerwca 2013, no. Super, i od tamtego czasu taka przypadkowa znajomość rozwinęła się w poważny biznes, który mogłeś... Ale nie, poczekaj, bo pierwszy wyjazd do Dubaju 2013, przypadkowa znajomość z Andrejem to 2017 listopad. Także my przez rok doszliśmy do momentu. Ja w listopadzie zabrałem już znajomych, nieodpłatnie, po prostu tak dla fanu, żeby zobaczyć, czy mi się to podoba. I normalnie, wiesz, milion osób się rzuciło, że chcą lecieć ze mną. I jak zobaczyłem, że jest takie wzięcie, no to głupi bym był, gdybym nie zrobił z tego działalności. I teraz ogłosiłem wyjazd ze mną do Dubaju i w przeciągu doby sprzedałem 20 miejsc, a było 28 miejsc. No właśnie dzisiaj jeszcze podpisałem ostatnie dwie osoby, także już komplet jest na wyjazd. I do kiedy masz komplet? Jakbym teraz chciał zarezerwować, to jakie są najbliższe terminy? Znaczy, na wyjazdy ze mną, bo ja mówię tylko, że jako przewodnik. No to ze mną to już nie ma. Wszystkie miejsca wyprzedały się, ale ogłaszam niedługo wyjazdy w styczniu i w lutym. Także jak ktoś ogląda i będzie chciał lecieć, to pewnie w czerwcu ogłoszę wyjazdy ze mną. Ale ogólnie cały rok można... Ogólnie cały rok sobie można jechać. Ja cały czas organizuję, bo apartamenty stoją, terminy są, no tylko trzeba się dopasować tak, żeby lot był tani, żeby apartament akurat był wolny w tym czasie. Jasne. A mieszkanie stoi, można wynajmować i wszystkie są praktycznie w jednym budynku, w najlepszej według mnie dzielnicy Dubaju, w Marinie, bo to jest takie turystyczne centrum i knajpy, i sklepy, i wszystko 24/7, i plaża, więc no lepiej myślę nie można. I na przykład czasem sugeruję ludziom, że może byście wzięli sobie dwa apartamenty podczas wyjazdu, bo na przykład jeden mam na 3 dni wolny, drugi na 4. Przejedziecie sobie tylko z piętra 50 na 60, tak jak wy, z 60 tam na te 58. Na odwrót, tylko, tak. Tylko tylko windą musieliście przejechać i żadna filozofia. No, fajnie też zmienić. Bo to tak działamy jak hotel trochę, więc to też jest fajne. Mamy 20 sprzątaczy w budynku i tylko jeżdżą i sprzątają te pokoje. Czyli ogarniasz dosłownie wszystko z tym, no, z tym kolegą, z Andrejem. Tak, tak jak takie zwykłe duże biuro podróży, tylko że ja nie biorę 1500 zł prowizji, tylko 300 czy 400 zł sobie zarobię z każdej osoby i jestem zadowolony, a jeszcze mniej zarabiam z większych grup, bo zarobię tę stawkę, co chcę zarobić, a więcej osób skorzysta, więc jak na przykład jak lecicie w 7 osób, to wam się super opłaca, bo wtedy daję wam kierowcę prywatnego na wycieczkę do Abu Dhabi, prywatną wycieczkę na safari, prywatny transfer z lotniska, nie jeździcie busem. I mają jeszcze taniej niż i macie jeszcze taniej niż byście na przykład w trójkę czy czwórkę przylecieli, a macie o wiele fajniejszą jakość, bo wszystko prywatnie. Także polecam w grupach podróżować do mnie, bo apartamenty mamy nawet 9-osobowe. Także tak. Zarabiasz tylko na prowizji od właśnie apartamentów i tych podróży? No. Czy masz też jakieś inne formy w swojej działalności podróżniczej, typu, nie wiem, kliknięcia strony, czy prowizje jakieś od zakupów, czy coś w stylu, pytam, Airbnb, te kody? Od 4 dni mam prowizję na... bo prowadzę grupę Podróżnicze Kupcie, się nazywa, Robert już milion razy o niej wam mówił, ale ja też jeszcze raz powiem, to ja tam wrzucam promocje lotnicze. Od roku ją prowadzę, bo stwierdziłem, że szukam tych biletów, to po co mam do szuflady ich szukać? Przez rok 22 tysiące osób weszło na tą grupę. Ciekawe, co będzie potem. Największa grupa podróżnicza na świecie. No mam nadzieję. No i ty, o czym ja mówię? O grupie Podróżniczy Kupcie, że wrzucam tam te promocje? Tak, o metodach zarabiania. No i i jak masz firmę, to możesz zarabiać z tej afiliacji, więc jak ja wrzucam promocję, jest link do strony Podróże z Hubertem i ty klikniesz kup bilet i potem na tej stronie Skyscanera czy Momondo klikniesz w sprawdź, albo, no czyli dwa razy musisz guzik kliknąć, to ja dostaję 50 lub 70 groszy za takie kliknięcie. I ja jestem głupi, bo ja cały rok robiłem to, spamowałem i myślałem, że to są takie grosze, że zielone, że nic z tego nie zarobię. Teraz założyłem tą stronę i otwarcie ludziom tam napisałem, że wy nadal, bo cena za bilet jest cały czas taka sama. Oni nie ma różnicy. Tak. A to po prostu pośrednik płaci Skyscannerowi za to, że skierował do nich klienta, a Skyscanner się dzieli prowizją ze mną po połowie. No i teraz przez weekend zarobiłem z tych kliknięć 460 zł, więc... Przez cały weekend? Przez cały weekend, tak.
tak. Wow, super. Bardzo dobra promocja się trafiła do Dubaju za 460 tak, zł. Tak, widziałem. To i... przyniosło kliknij ze 3000. Wow, widziałem też promocję do Jordanii za 160 zł z Warszawy. Tak. Ledwo co miałem... A ty kupiłeś, czy nie? Miałem skorzystać, byłem już na metodzie płatności, ale zadzwoniłem jeszcze do mojej dziewczyny. No słuchajcie, nie dzwońcie do dziewczyn przed takimi transakcjami. No bo jednak po prostu sprowadziła mnie na ziemię, powiedziała, że niestety nie ma czasu na takie podróże, że jest pies, no i całe, wszystkie, tak to cały plan, wiadomo gdzie. No, poszedł niestety, daleko. Poszedł daleko. Nie wspomniałeś jeszcze, a pamiętam o tym, że jest taka karta płatnicza, która ma lepsze kursy walut, przewalutowania niż normalna na przykład karta bankomatowa. Tak. Jak się nazywała ta firma? Revolut. Ja to też muszę zaznaczyć, bo to zawsze ludzie sobie drugiego dna szukają. Również jak my polecamy Revoluta, to nie polecamy dlatego, że Revolut nam zapłacił 1 000 000 zł i się teraz obłowimy. Zakładam, że nic nie zapłacił. Tylko dlatego, nie, zapłacił. Ja się z nimi dogadałem, no bo stwierdziłem, że ty chcę coś polecać ludziom, a tamta firma z tego zarobi, to czemu mają mi nie zapłacić jakiejś części? Więc z każdej wyrobionej karty... Tak samo jak ja od siebie biorę kasę, no bo teraz rozmawiamy o tobie, więc przelewiki idzie na moje konto. A to za godzinę. Albo już... gotówkę, jak wolisz. Nie mam. Bieda ostatnio. No, ale tak, Revolut i polecam bardzo tę kartę. Z każdej karty, co tam sobie zarejestrujecie przez mój link, to ja dostaję jakieś drobniaki. I karta jest darmowa. Więc za wyrobienie jej, ani za wysyłkę nic nie zapłacicie. A ma bardzo dobry kurs. I powiem to na przykładzie mojej kochanej dziewczyny Martyny, która kupiła 3 torebki w Nowym Jorku, jak byliśmy ostatnio. I gdy chciała zapłacić swoją kartą City Banku, zapłaciłaby 1400 bodajże złotych, a moją kartą zapłaciła 950, coś takiego. Że bardzo duża różnica na tej akurat karcie z jej banku, a Revoluta. Różne mają kursy, różne banki, ale Revolut chyba nie ma sobie równych. W swojej grupie zadałem pytanie, czy polecają tu ludzie, co sądzą na temat tego produktu, i tam nawet ludzie, jacyś bankierzy się wypowiadają, że nie ma lepszej karty. Oczywiście banki to też jest duża, nie wiem, nazwijmy to mafia, więc nie dopuszczają do koryta takiej działalności jak Revolut, ale myślę, że przez to, że on zyskuje takie poparcie wśród ludzi z dnia na dzień, to prędzej czy później będzie to już zwykłym bankiem na pełnych prawach, bo teraz to chyba nawet nie jest bank, tylko jakaś tam instytucja na jakieś licencje angielskie. Ja się nie znam, ale korzystam. Na koniec 3 szybkie tipy dla takiego początkującego podróżnika. Dobra, no to pierwszy tip. Nie bójcie się samemu podróżować, bo to nic strasznego w podróży. Poznacie ludzi od groma, także jak nie macie znajomych, którzy nie chcą lecieć, to kupujcie bilet samemu. Drugi tip, bądźcie elastyczni, więc jak najlepiej dobierzcie sobie pracę, żebyście mogli wziąć urlop albo chociaż te wolne na 1-2 dni w każdej chwili, bo promocje lotnicze są wtedy, kiedy lata mało osób. Jak ktoś jak przychodzi wam 1 000 000 osób do sklepu, no nie, no to przesadziłem, 1000, to nie zaniżacie cen, ale jak przychodzi 5, no to zaniżacie, żeby przyciągnąć ludzi. Tak samo linie lotnicze, jak mało osób lata, to wtedy są dobre promocje, więc elastyczność czasowa bardzo by się przydała. I trzecia, organizujcie na własną rękę wszystko, bo na przykład jak organizujecie coś do tego Dubaju, ja wam teraz mówię na własną rękę, sam se promuję swoją firmę, ale to nadal jest jakby organizowanie na własną rękę, bo wynajmiesz nocleg ode mnie prywatnie, możesz wycieczki sobie wziąć ode mnie albo od kogoś innego. Lot sobie kupisz sam, albo ja ci znajdę, i jest multum możliwości, ale nie kupujcie takich gotowych produktów, jeśli wam zależy na oszczędności. Jeśli wam nie zależy i wolicie tam 300 zł dopłacić więcej, to jak najbardziej. Ale jeśli chcecie podróżować oszczędnie, to róbcie wszystko na własną rękę. Jak najwięcej próbujcie też gadać z ludźmi. Kto pyta, ten nie błądzi. Próbujcie różnych dziwnych metod, jeśli jesteście sami w podróży. Ja na przykład używałem, teraz już tak mało podróżuję, Tindera, ale nie Tindera, żeby poznawać dziewczyny, tylko na przykład na wyspach Galapagos, gdzie nie ma dużo ludzi, żeby znaleźć kogokolwiek, używałem Tindera i dzięki temu zbieraliśmy się w grupki 5-7-osobowe i podróżowaliśmy razem, dzięki czemu płaciłem za wycieczkę $50, a nie 150.
I tyle. Strasznie inspirujący człowiek, tak jak już na początku powiedziałem. Człowiek wielu talentów. Bardzo Ci dziękuję. Na Twoim przykładzie możemy idealnie zaobserwować, jak bardzo potrafi się zmienić nasze życie, czy nasza działalność po poznaniu jakiejś tam osoby. Tu no tak, wystarczyła to, jedna, wystarczyła Andrzej. Przypadek. Ale jedną rzecz przed chwilą powiedziałeś, człowiek wielu talentów. Ja... Muzyka. Nie mam żadnych talentów. Ja jestem pracoholikiem. Moja dziewczyna, moja mama powie to samo o moim bracie, o mnie. Mój brat jak jedzie na wakacje do Egiptu, że ona się na niego wkurza, że on siedzi przy kompie i sprawdza oferty skrzyń biegów, bo samochodami się zajmuje. Tak samo jak ja pracuję ciągle. No wiesz, zajmujesz się czymś konsekwentnie długo, będziesz w tym dobry, cokolwiek by to nie było. I ja tak samo. Ja muzykę, ja nie umiem grać na pianinie cały czas, myszką sobie układam. Więc nie mam żadnego talentu muzycznego, po prostu wypracowałem to długą robotą. Człowiek wielu talentów inspirujący i do tego skromny przede wszystkim. Jo. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Za całą rozmowę. Było mi bardzo miło. Mi też. Musimy się oficjalnie pożegnać, aczkolwiek jedziemy jeszcze dalej. Dziękuję. Kto wie, możliwe, że w następnym filmie zobaczymy jakąś inną, inspirującą, ciekawą osobę wielu talentów. Zobaczymy, bo coraz fajniej mi się, coraz ciekawiej mi się rozmawia za kółkiem z różnymi osobami, a mam naprawdę kilku gości, których warto, żebyście poznali. Jeszcze raz Ci dziękuję. Dzięki. Pa. Dobry pomysł. Pa. Dobry pomysł.